Film podzielony jest na 4 rozdziały. W pierwszym rozdziale, Objawienie, poznajemy kobietę o imieniu Elizabeth, która mieszka na środkowym zachodzie ze swoim mężem, Ellie oraz dwójką ich dzieci. Pierwszym z nich jest Matthew, który jest synem Ellie z poprzedniego małżeństwa. A potem jest Sam, ich niedawno urodzona córka. Elizabeth jest niemą kobietą, która komunikuje się za pomocą języka migowego. Pracuje jako położna i jest uważana za doskonałą w rodzeniu dzieci. Pewnego dnia w lokalnym kościele pojawia się nowy kaznodzieja o imieniu Wielebny. Mówi o fałszywych prorokach i o tym, że są rakotwórczy za społeczeństwa. Kiedy Elizabeth słyszy jego głos, zaczyna się bać. Jest oczywiste, że ma historię z tym mężczyzną. Później, gdy rodzina ma zamiar wyjechać, kobieta o imieniu Abigail nagle zaczyna rodzić. Elizabeth zabiera ją do kościoła i pomaga przy porodzie. Niestety zdaje sobie sprawę, że dziecko jest nienormalne, więc nie można go wyjąć bez szkody za matki. Oznacza to, że jedno z nich będzie musiało odejść. Po wielu przemyśleniach Elizabeth potajemnie poddaje dziecko eutanazji, ratując w ten sposób życie Abigail. Kiedy docierają do domu, Ellie pociesza swoją żonę, mówiąc, że to, co stało się wcześniej, nie było jej winą. W odpowiedzi Elizabeth odpowiada, że to wina Wielebnego. Jednak Ellie odrzuca jej twierdzenia, ponieważ wierzy, że Wielebny jest człowiekiem Boga. Później Elizabeth udaje się do domu Abigail, aby sprawdzić, co się z nią dzieje. Jednak mąż kobiety, Nathan, powstrzymuje ją, mówiąc, że Wielebny już zorganizował za nich lekarza. Tej nocy upija się do nieprzytomności i pojawia się przed domem Elizabeth z bronią. Strzela bez celu, krzycząc, że zabiła jego syna. Ellie stara się go uspokoić, ale bezskutecznie. Po chwili pojawia się Wielebny i odsyła Nathana. Kiedy Elizabeth go zauważa, rozpaczliwie mówi mężowi, żeby go nie wpuszczał, ale Ellie i tak to robi. Dwaj mężczyźni prowadzą dziwną rozmowę, podczas gdy Elizabeth przysłuchuje się jej z drugiego pokoju. Sądząc po jej wyrazie twarzy, wydaje się być przerażona mężczyzną. W międzyczasie Wielebny mówi Eliemu, że jego żona popełniła grzech, decydując, kto ma żyć, a kto odejść. Mówi, że zostanie za to ukarana. Następnie prosi Elizabeth, aby wyszła, ale ona jest na to zbyt przerażona. Wielebny odchodzi, ale nie przed obietnicą powrotu. Gdy tylko odchodzi, Elizabeth błaga męża, że muszą opuścić miasto. Tym razem Ellie rozumie, że mężczyzna jest niebezpieczny, więc zgadza się. Obiecuje, że za kilka dni udadzą się do domu jego ojca. Do tego czasu spróbuje sprzedać swoje owce. Niestety, następnego ranka, gdy Matthew wchodzi do stodoły, spotyka go makabryczny widok. Wszystkie owce zostały bezlitośnie zarżnięte. Ellie zakłada, że to sprawka Nathana, więc wraz z Matthew natychmiast chwytają za broń i wyruszają, by stawić mu czoła. W międzyczasie Elizabeth zawiązuje oczy swojej córce, ponieważ nie chce, aby mała dziewczynka była świadkiem krwawej sytuacji. Następnie wchodzi do stodoły, aby posprzątać bałagan, ale właśnie wtedy ktoś zamyka drzwi od zewnątrz. Kiedy Elizabeth zagląda przez dziurę, jest przerażona, widząc Wielebnego zabierającego jej córkę. Rozpaczliwie woła o pomoc, ale nikt jej nie słucha. Kiedy próbuje wspiąć się na drzwi, poślizguje się i upada, w wyniku czego traci przytomność. Kiedy Elizabeth się budzi, drzwi są otwarte, a Ellie wrócił. Ujawnia, że udał się do rezydencji Nathana, ale dowiedział się, że para przeniosła się do innego miasta poprzedniej nocy. To uniemożliwia Nathanowi bycie sprawcą. Podczas rozmowy pojawia się nagle Sam, przynosząc ulgę rodzicom. Tej nocy, gdy Elizabeth kładzie córkę do łóżka, ta zadaje jej bardzo dziwne pytanie. Pyta, czy jej mama jest złą osobą. Słysząc to, Elizabeth zdaje sobie sprawę, że Wielebny zrobił jej pranie mózgu. W przypływie wściekłości postanawia zamordować go w jego domu. Chwyta nóż, wsiada do swojego domu i podróżuje przez samotne miasto w środku nocy. Jednak kiedy dociera do domu, znajduje tylko lalkę swojej córki na jego łóżku. Z drugiej strony dowiadujemy się, że Wielebny przeniknął do jej domu. Obecnie czai się nad śpiącą Sam. W tym samym czasie Ellie budzi się ze snu i zdaje sobie sprawę, że jego żona zaginęła. Kiedy się rozgląda, zauważa coś dziwnego w stodole, więc postanawia to sprawdzić. Ellie chwyta strzelbę i udaje się tam, ale gdy tylko otwiera drzwi, Wielebny dźga go wiele razy. Kiedy Elizabeth wraca, znajduje męża wciąż żywego, ale jego wnętrzności wystają z brzucha. Przy ostatnim oddechu prosi swojego syna, Matthew, aby zabrał rodzinę na farmę dziadka. Chłopiec chwyta za broń i litościwie zabija ojca. W tym samym czasie Elizabeth zdaje sobie sprawę, że Wielebny podpalił ich dom. Nie tracąc więc czasu, zabiera swoje dzieci i ucieka z miejsca zdarzenia w ich powozie. Drugi rozdział filmu. Exodus rozpoczyna się w momencie, gdy widzimy wędrującą po pustyni 13-letnią dziewczynę o imieniu Joanna. Wkrótce traci przytomność z powodu poważnego odwodnienia. Podróżująca chińska rodzina znajduje ją później i zabiera do pobliskiego miasta Bismut. Po tym, jak Joanna wraca do zdrowia, zostaje sprzedana właścicielowi domu publicznego o imieniu Frank. Okazuje się on chciwym i niebezpiecznym człowiekiem, który jest w stanie zrobić wszystko,
by zadowolić swoich klientów. Z biegiem dni Joanna zaprzyjaźnia się z jedną z eskort o imieniu Sally, która dobrze się nią opiekuje. Tłumaczy jej, co należy, a czego nie należy robić w tym miejscu i zawsze chroni ją przed złymi spojrzeniami. Pewnego dnia pijany klient interesuje się Joanną, ale Sally szybko przekonuje go, by spędził z nią noc. Mężczyzna zgadza się, ale tylko pod warunkiem, że Joanna będzie ich obserwować. Później, podczas romantycznej sesji, mężczyzna staje się coraz bardziej agresywny i zaczyna bić Sally. Następnie zwraca się do Joanny i wtedy Sally podejmuje trudną decyzję o zastrzeleniu go. W wyniku swoich działań następnego dnia zostaje publicznie powieszona. Następnie scena przenosi się kilka lat później i widzimy, że Joanna stała się dorosła. Jest teraz jedną z popularnych eskort w burdelu. Joanna spędza większość czasu ze swoją najlepszą przyjaciółką, Elżbietą. Marzą o ucieczce z tego nędznego miasta. Pewnego dnia mężczyzna próbuje napastować Elżbietę, a ona w odpowiedzi gryzie go w język. Niestety za Franka jest to ogromna obraza i karze biedną kobietę, odcinając jej język. Sprawia to, że staje się niema i jest zmuszona komunikować się w języku migowym. Nie przeszkadza to jednak Elizabeth w spełnieniu marzenia o ucieczce z miasta i spokojnym życiu. Pewnego dnia obie przyjaciółki udają się do swatki, która wspomina, że mężczyzna o imieniu Eli jest gotów poślubić Elizabeth. Ma on już syna z poprzednią żoną. Elizabeth natychmiast przyjmuje ofertę i prosi Joannę, aby do niej dołączyła. Dwie przyjaciółki wracają do swojego pokoju i zaczynają się pakować, ale gdy już mają wyjść, bogaty klient kupuje wszystkie eskorty na noc. Jest to nikt inny jak zły wielebny. Tej nocy, mimo że ma wszystkie eskorty za siebie, dzwoni tylko do Joanny do swojego pokoju. Twierdzi, że nie ma za niego ratunku, ale jest tu, by ją ocalić. Gdy Joanna stoi tam drżąc, prosi ją, by do niego należała. Mówi, że uciekała od niego zbyt długo, a teraz nadszedł czas, aby to naprawiła. Kiedy Joanna stawia opór, zaczyna ją bezlitośnie atakować. Elżbieta słyszy zamieszanie z drugiego pokoju, więc szybko przybywa na pomoc przyjaciółce. Niestety wielebny zadźgał ją na śmierć. Następnie próbuje zrobić to samo z Joanną, ale udaje jej się poderżnąć mu gardło tym samym nożem. Następnie przebiera Elizabeth za siebie i podpala jej ciało. Później Joanna udaje się do lekarza, aby odciął jej język. Kiedy ten się waha, robi to sama. Następnie wsiada do powozu i wyrusza do domu Eli, przebierając się za Elizabeth. Trzeci rozdział filmu to Genesis, który przenosi nas kilka lat wcześniej. W zaskakującym momencie okazuje się, że wielebny to nikt inny jak ojciec Joanny. To niehonorowy i niegodziwy człowiek, który regularnie bije swoją żonę, Annę. Pewnego dnia Joanna zauważa krew na swoim ubraniu i myśli, że jest chora. Jednak jej mama uświadamia jej, że to normalne za dziewczynek w jej wieku. Kiedy rozmawiają, z daleka zauważa ich ksiądz i dowiaduje się, co się dzieje. Wydaje się, że rozwinął dziwny pociąg do własnej córki. Regularnie się w nią wpatruje, a nawet każe jej sprzątać. Kiedy Anna to zauważa, mówi mu, że to nieetyczne. On jednak w odpowiedzi karze ją jeszcze bardziej. Pewnego dnia Joanna znajduje dwóch rannych mężczyzn, Johna i Wolfa, przed swoją stodołą. Wyglądają na pozostałych przy życiu uczestników konfliktu. Widząc, że desperacko potrzebują pomocy, Joanna potajemnie ukrywa ich w swojej stodole. Karmi ich i daje im lekarstwa, aby mogli wyzdrowieć. W miarę upływu dni rozwija dobre relacje z Johnem, jednak Wolf próbuje z nią tylko flirtować. Wtedy John wyjawia jej, że on i Wolf nie są przyjaciółmi. W rzeczywistości ten drugi nie zawaha się go zabić, gdy wyzdrowieje. John obmyśla więc plan i zabija mężczyznę, gdy ten robi sobie kubkę. W międzyczasie wielebny zabiera swoją żonę do kowala i projektuje specjalny przyrząd do zakrywania jej ust. Mówi, że jest to kara za jej czyny. Biedna Anna czuje się upokorzona, ponieważ od tej pory nie wolno jej nawet mówić. Następnego dnia w kościele, podczas gdy wielebny wygłasza jedno ze swoich przemówień BS, nagle popełnia coś nie do pomyślenia. Mimo to wielebny nie ma do niej żalu i mówi, że na to zasłużyła. Teraz, gdy Anna nie wchodzi już w drogę, próbuje zmusić własną córkę do poślubienia jej. Przykłada nawet ten sam metalowy przyrząd do jej twarzy. Kiedy Anna stawia opór i krzyczy o pomoc, przybywa John i konfrontuje się z wielebnym. Próbuje go zastrzelić, ale ten z łatwością kontruje i strzela do niego. Następnie wielebny ciągnie swoją córkę i biczuje ją za zaprzyjaźnienie się z nieznajomym. Nawet się do niej zmusza. Kiedy jest zmęczony i zasypia, Joanna ucieka z domu. Ostatni rozdział filmu to Retribution i rozpoczyna się po zakończeniu pierwszego rozdziału. Joanna i jej dwoje dzieci jadą przez zaśnieżone tereny, desperacko próbując dotrzeć do domu ojca Eli. Niestety po drodze dogania ich wielebny i zabija Mateusza. Joanna jest zdruzgotana, ale nie ma czasu na żałobę, więc kontynuuje swoją podróż. Po jakimś czasie dociera w końcu do domu teścia i wyjaśnia mu cały scenariusz. Starzec zalewa się łzami, gdy dowiaduje się, że jego syn i wnuk nie żyją. Obiecuje jednak, że mały sam będzie bezpieczny.
Po chwili Joanna chwyta za broń i postanawia pełnić wartę na zewnątrz. Wkrótce dostrzega Wielebnego w ciemności i strzela do niego, ale wydaje się on nieuchwytny. Wielebny próbuje ją zastraszyć, mówiąc, że zmieni sam w kobietę. Mówi też, że popełniła błąd, zostawiając córkę samą. Słysząc to, Joanna wbiega do domu, gdzie znajduje martwego teścia. Przerażona próbuje uciec z córką, ale zły Wielebny porywa je. W następnej scenie widzimy, że oboje zostali przywiązani do oddzielnych słupów. Wielebny podchodzi do Sam i biczuje ją wiele razy, podczas gdy Joanna patrzy z przerażeniem. Twierdzi, że jest człowiekiem poza zbawieniem, więc może zrobić wszystko, co zechce. Ale w momencie, gdy ma zamiar zrobić coś strasznego małej dziewczynce, Joanna łamie jej ręce i uwalnia się. Następnie chwyta latarnię i rzuca ją w stronę ojca, podpalając go. Teraz, gdy jest obezwładniony, Joanna strzela do niego z bliskiej odległości, ostatecznie go zabijając. Następnie scena przenosi się kilka miesięcy później i widzimy, że matka i córka wiodą spokojne życie. Joanna założyła tartak w domu swojego zmarłego teścia. Niektórzy z jej krewnych pomagają jej w biznesie. Niestety kłopoty po raz kolejny dopadają Joannę, tym razem w postaci Natana. Pewnego dnia przyjeżdża ze swoimi ludźmi, przedstawiając się jako nowy szeryf. Następnie pokazuje plakat Elizabeth, która jest najwyraźniej poszukiwana za zabicie brata właściciela, Franka. Słysząc to, Joanna zdaje sobie sprawę, że podczas tej fatalnej nocy Elizabeth faktycznie zabiła Franka, zanim przyszła jej z pomocą. Ale ponieważ przyjęła już tożsamość tej kobiety, nie jest w stanie się bronić. Biedna Joanna zostaje aresztowana i zabrana na statek. Gdy odpływa, zauważa Sama radośnie bawiącego się z jednym z jej krewnych. Daje jej to pewną ulgę, ponieważ Wielebny nie jest już w pobliżu, by dręczyć jej córkę. Joanna po raz ostatni spogląda na Sam, zanim popełni coś nie do pomyślenia. Kilka lat później widzimy, że Sam wyrosła na kobietę. Ma własną córkę i prowadzi tartak. Mimo że straciła matkę w młodym wieku, mówi, że wciąż czuje jej obecność. Jeśli film Cii się spodobał, zostaw suba i łapkę w górę. Miłego dnia.